Serdecznie Anna Boklej z tej strony. Chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiaj po całym lockdownie i covidowskich tych restrykcjach wróciliśmy do polskiej sobotniej szkoły i tej we Wrexham, i tej w Chester. Dlatego, że nasze zajęcia poszerzyły się w polskiej sobotniej szkole o geografię, fizykę, chemię, matematykę, polski, wiedzę o społeczeństwie oraz religię. Mamy w chwili obecnej tutaj u nas ojca Cezarego, który prowadzi temat, kim jest Pan Bóg. Pokażę Wam, jakie piękne zeszyty przyszły do tej religii z Polski. Przepraszam, już wychodzę. Nie przeszkadzam, idę dalej. A tutaj obok właśnie Pani Wiwiana prowadzi zajęcia z matematyki. Znacie wszystkie liczby, umiecie liczyć po polsku? Więc im też nie przeszkadzam. A tymczasem chciałabym Wam pokazać, jak pięknie przygotowywaliśmy się do tego, aby te dzieci nasze były w 100% przygotowane, jak ciężko pracowaliśmy, aby te zajęcia właśnie w polskiej sobotniej szkole były po prostu idealne. Poszerzyliśmy je nie tylko o dodatkowe przedmioty, ale również o liczbę godzin, czyli łącznie w każdą sobotę dzieci zostają na 5 godzin w polskiej sobotniej szkole we Wrexham oraz w Chester. Ania, to przed chwilą co widzieliście, to są takie krzyżyki. One wyglądają w ten sposób, całe drewniane. One przyszły dla nas, dla Polish Integration Support Center, tak naprawdę z Ziemi Świętej, z Jerozolima. A zatem, co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję, że Polish Integration Support Center ma przyjaciół na całym świecie. Serdecznie dziękuję za to, że ojciec Cezary wytłumaczył, czym jest Jerozolima, czym jest Ziemia Święta. Dzieciaki mu zadawały takie pytania, dlaczego twoja sutanna ma kolor brązowy, a nie czarny i po co ci ten sznurek u boku. Zatem ta religia tutaj w Chester była bardzo, bardzo taka żywa i powiem Wam szczerze, że niesamowite pytania były. Dziękuję serdecznie księdzu ze Słupcy Hieronimowi Szczepaniakowi za to, że pomyślał o nas, za to, że przesłał nam przepiękne obrazki, które każdy z rodziców tak naprawdę w Chester już może zobaczyć, jak wyglądają zeszyty od religii, jak wygląda i jaka jest ciekawa praca domowa, także ufam, że im pomożecie. A za tydzień już we Wrexham będzie się odbywała religia właśnie z ojcem Cezarym i przypuszczam, że pytania będą bardzo, bardzo podobne. Tymczasem zobaczcie, co się u nich dzieje. A ja, moi drodzy, witam Was z Wrexham. Cieszę się, że ponownie możemy się spotkać w tak licznym gronie. Dziękuję rodzicom za tak wysoką frekwencję. Fajnie, że udało nam się podzielić te klasy i przedmioty. Mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda u nas we Wrexham. Tutaj jesteśmy przed klasą maluszków. Witamy w naszym gronie panią Renatę, która z nimi będzie pracować i zobaczcie, jak maluchy pracują. Korzystamy jeszcze od tej wyższej, przepraszam cię. A zaraz poszukamy zeszytu Anusia, ponieważ gdzieś zawieruszy. Ale pewnie to jest. Dobrze. Teraz idziemy do grupy drugiej, gdzie odbywa się lekcja języka polskiego z panią Moniką. Jolu, podlej kwiatek. Tak, mamo, za chwilę. Za kilka dni. Kupiłam ci nowy kwiatek. To nie zapominajka. Lubi mieć mokrą. O, tym razem na pewno nie zapomnę. I grupa pana Marcina, gdzie odbywa się nadal lekcja matematyki. Mam nadzieję, że za chwilę przejdą do WF-u. Do kupy? No to... Coś by z tego może było, ok? Pół samej siebie. Także jak sami widzicie, wszyscy pracują ciężko i w skupieniu. Mam nadzieję, że ten dzień obfituje w dobre wyniki i zadowolenie na twarzach dzieci. Pozdrawiam serdecznie z Wrexham.